Cześć, mam na imię Norbert. Witajcie w mojej piwnicy. Jeśli podobnie jak ja mieliście z fizyki tylko naciąganą czwórkę, ale mimo to lubicie eksperymenty, to dziś pokażę wam, jak zbudować coś fajnego, albo jak to mówi moja żona, coś z niczego, czyli hipnotyzującą falę wahadłową. Nie tylko można się przy tym fajnie zrelaksować, ale zrobić też niezłe wrażenie na znajomych. Chodźcie, zapraszam. Na podstawkę wykorzystałem kawałek sklejki, jaki pozostał mi po projekcie, który właśnie kończę i którym niedługo pewnie się pochwalę. Szerokości nawet nie mierzyłem, choć teraz już wiem, że było to 20 cm. Dociąłem ją tylko na długość tak, żebym mógł powiesić obok siebie 12 nakrętek bez obawy o to, że wszystko się popląta, kiedy zacznę tym bujać. Okazało się, że to bez obaw wynosi 65 cm. Potem przyszedł czas na podstawki. Chciałem, żeby były na tyle wysokie, żeby spotykały się na wysokości 30 cm, dając wystarczająco dużo miejsca na, mówiąc nieelegancko, zwis. Wiadomo, im dłuższy zwis, tym bardziej widowiskowo się buja. Złapałem więc dwie kantóweczki w palce i odrysowałem miejsce nacięcia. Najpierw dociąłem pod kątem prostym, a potem odrysowałem jeszcze raz tak, żeby uchwycić docelowy kąt zakończenia kantówek i doszlifowałem je ręcznie. Nie musiały pasować idealnie, zależało mi tylko na tym, żeby całość stabilnie stała po przykręceniu do podstawki. Zaraz. Ponieważ ze statystyk wyczytałem, że średni czas oglądania filmów wynosi 2 minuty, to zanim stracicie cierpliwość, powiem wam tylko, że w prawym dolnym rogu jest ikonka, dzięki której możecie zasubskrybować. Już nie przeszkadzam, nie ma... Niedaleko szczytu skręciłem je wkrętem biegnącym w poprzek, tak żeby się nie rozjeżdżały, a na górę wkleiłem niewielki klocek drewna, który wcześniej doszlifowałem, dzięki czemu wypełnił szerokokątne V, jakie powstało po połączeniu kantówek. No i w zasadzie to zamyka etap konstruowania podstawy pod wahadełko. Całość pomalowałem jeszcze lakier obejcą w kolorze węgę i zabrałem się za belkę. 12 nakrętek oznaczało konieczność wywiercenia 24 otworów mocujących nitki, a potem jeszcze wyfrezowania otworów na wkręty. Kiedy już miałem to za sobą, to również belkę pomalowałem lakier obejcą i przywierciłem ją do szczytu w podpórek na obu końcach konstrukcji. Teraz pozostało już tylko przewlec nitki przez każdy z 24 otworów i zadbać o to, aby każda z nakrętek wisiała na odpowiedniej wysokości. Nie dość, że w całym moim życiu nie szyłem tak dużo jak w tym przypadku, to żeby było ciekawiej, przyszywałem nakrętki do kantówki. Całe to doświadczenie nauczyło mnie jednej rzeczy. Otóż gdybym miał sobie coś na szybko uszyć do ubrania, na przykład w tajdze, to chyba szybciej bym zamarzł, niż połączył ze sobą dwa kawałki skóry czy materiału. Na szczęście tym razem moje życie nie zależało od tempa mojej pracy i po godzinie pod deską zawisło 11 nakrętek. Zaraz, 11? No tak, 11. Miało być 12, ale przypadkiem jedną kupiłem o rozmiar mniejszą i nie spełniłaby ona swojego zadania. Stąd tylko 11 nakrętek w wahadełku. Jak już wszystkie wisiały, to z białej kartki wyciąłem 12 kółek i 11 z nich przykleiłem do nakrętek, a 12 wyrzuciłem do śmieci. Na koniec wygrzebałem jeszcze jakiś kawałek sklejki, który był wystarczająco wąski i długi i dociąłem tak, żeby mógł stanowić podstawkę dla nakrętek, która pozwoli je równocześnie i w miarę równo wprawić w ruch. Potem jeszcze tylko pożyczyłem od żony lampę UV do utwardzania lakieru do paznokci i zabrałem się za hipnotyzujące bujanie. No i gotowe. Jak widzicie, wystarczy dosłownie 5 wąskich kantówek, 2 kawałki sklejki, trochę nitki, 11 nakrętek, żeby zbudować to cacko. Oczywiście, jeśli ogarniecie zakupy na dziale metalowym w Castoramie lepiej ode mnie, to będziecie mieli tych nakrętek 12. Tak czy siak, wahadełko zadziała. Pamiętajcie tylko, żeby zadbać o dokładne powieszenie nakrętek na odpowiednich wysokościach, bo tylko wtedy wahadło ułoży piękny wzór. Jeśli spodobał wam się ten projekt, to zapraszam do subskrypcji. O tu w prawym dolnym rogu. Jeśli jeszcze wam mało, to zapraszam do obejrzenia innych moich realizacji, jak na przykład karnik dla kota albo świecznik złożony z kawałka palety. Można mnie też znaleźć na Twitterze i Instagramie, gdzie często wrzucam zdjęcia z tego, nad czym akurat pracuję.
No i jeszcze na fejsie. Linki znajdziecie na dole w opisie. Zostawiam Was sam na sam z moim wahadełkiem i zapraszam już na za 2 tygodnie. Życzę udanej zabawy i pamiętajcie tylko, nie próbujcie tym hipnotyzować sąsiadki. Albo sąsiada. Cześć.